Jak rozwijać wolontariat? O tym teraz będziemy rozmawiać. Zapraszam do nas tutaj na scenę Andrzeja Ząbka, członek. Pan Andrzej Ząbek jest członkiem zarządu Fundacji BNP Paribas. Wielkie brawa, zapraszamy do nas. Drugim rozmówcą naszym będzie Jacek Kowalski, członek zarządu Orange Polska. Zapraszamy. I Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu HR, marketingu i komunikacji korporacyjnej Unum. Brawa i zapraszamy. Wszyscy jesteśmy już gotowi. Proszę Państwa, no, nasz taki temat, motyw przewodni, temat wejściowy to jest o tym, jak rozwijać wolontariat, ale może zanim o samym rozwijaniu, może zacznijmy od początku, czyli od motywacji. Co stało za tym, że podjęliście decyzję gdzieś tam lata temu, że w to wchodzimy? W naszym przypadku tak naprawdę to się zrodziło trochę oddolnie, bo pracujemy w takiej branży, w takim sektorze, gdzie nasi współpracownicy budują bardzo bliskie relacje z klientami, rozmawiają o tematach często trudnych, o potrzebach w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście gdzieś potrzebują ludzie tego wsparcia. I bardzo dużo próśb, takich dodatkowych apeli płynęło prosto z sieci, prosto od ludzi, którzy pracują gdzieś w terenie. I powstanie fundacji i cały program rozwoju wolontariatu był taką odpowiedzią na oddolną potrzebę w firmie. Organicznie się wydarzyło. Tak. Odpowiedzią na empatię, na tą wrażliwość i na tą chęć takiego dobrego działania, która po prostu w ludziach, którzy z nami współpracują, jest. Orange. No my pracujemy z potęga ludźmi. Wolontariatu. Skromna potęga. My pracujemy z ludźmi, w związku z tym to jest takie naturalne, że wchodzimy z nimi w interakcję. To są nasi klienci, partnerzy, ludzie będący obok. Gdzieś tam na początku zawsze są ludzie. Skalę robi no jednak wsparcie organizacji, a więc też pojawiła się fundacja swojego czasu. To 2005 rok, a więc to trochę już trwa. Pojawiły się różne narzędzia, które wspierają, różne praktyki, które pomagają. Ale generalnie rzecz biorąc, tym motorem i sercem wszystkiego są po prostu ludzie i chęć do robienia coraz więcej. Czyli podobna odpowiedź na to pytanie, być może to jest to źródło właśnie, taki nacisk organiczny. No nie będę tutaj oryginalny, myślę, dlatego się chociaż faktycznie powstanie wolontariatu pracowniczego w BNP Paribas, w grupie i w bankach, które wcześniej tworzyły tak naprawdę to, co dzisiaj stanowimy, to ginie gdzieś w pomroce dziejów, myślę, ale tak, ludzie byli na początku, oddolna inicjatywa, gdzie w 2011 roku zobaczyliśmy, że trzeba to organizacyjne ramy, warto temu nadać, bo tych inicjatyw było dużo. I w 2011 roku powołaliśmy do życia program, który nazywaliśmy Możesz na mnie polegać i on funkcjonuje do dzisiaj, natomiast od pewnego czasu już rolę, czy właściwie od początku tego programu rolę koordynatora działań prowadzi Fundacja BNP Paribas i tutaj ogniskują się wszystkie te działania wolontarystyczne, natomiast tak, ludzie i przykład z góry na pewno też motywuje dalej. No właśnie, bo my jesteśmy w ogóle dobrzy w pospolitym ruszeniu, że chcemy, zapalimy się, zróbmy i tak dalej, to ten motyw mamy bardzo dobrze przećwiczony, że tak powiem, w polskiej duszy od lat, ale i tutaj jest ciekawszy być może wątek tej rozmowy, jak to, bo wspomnieliście o tym panowie, jak to ubrać, jak to zinstrumentalizować, brzydkie słowo, ale ważne w tym kontekście, żeby temu nadać kształt, żeby to się rozwijało. No padły tutaj już i w tej poprzedniej rozmowie te elementy ekosystemu, które mają w tym pomóc. Między innymi karta, między innymi te nagrody, przygotowywana właśnie matryca. O to chciałem panów podpytać teraz. Które z tych instrumentów jest, nie wiem, na tyle ważne, że wybijające się? Albo może macie jakieś własne pomysły na to, jak tę organiczną, spontaniczną energię z samych dołów, ludzką energię, dobrze rozwinąć, organicznie rozwinąć? No ja nie wiem, wydaje mi się, że po prostu to jest tak, że każdy potężny ruch, a wolontariat w Polsce dzięki zaangażowaniu firm, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu tak wspaniałych ludzi, jak tu obecny przed chwilą Paweł, ludzie skupieni wokół
wokół ruchu wolontariackiego, ci wszyscy, którzy pracują w firmach, to ich aktywność powoduje, że w pewnym momencie musimy nazywać te rzeczy, które się dzieją. A więc karta jest sposobem nazwania. Paweł, tutaj wspominałeś o tym, że... Jaką ona zmianę wprowadziła? In plus. Jak każdy dobry standard stanowi punkt odniesienia, taką gwiazdę polarną i wskazuje kierunek. To jest po trosze rzeczywiście wskazanie, w jaki sposób zorganizować wolontariat, jakie powinien standardy spełniać w firmie, ale jej walorem moim zdaniem jest też to, że ona w żaden sposób nie ogranicza bogactwa wolontariatu, który się pojawia. Ona tylko wskazuje te elementy, które mówią, jeśli chcesz do tego podejść, zrób to porządnie. Tak? A teraz mierzenie tego to jest następny niesamowicie ważny krok, bo chyba niezbyt łatwy. Niezbyt łatwy, no bo my przyzwyczajeni jesteśmy do raportowania ilościowych wskaźników. Nawet z tą ilością bywa kłopot, Paulina, przed chwilą tak, o tym opowiadała. No tak, też się trzeba dogadać co do definicji. Gorzej jest, jak zaczynamy rzeczywiście badać wpływ. Tutaj pomagają różne badania, których... Mieliśmy już do tej pory 3 bardzo poważne, analizujące wpływ wolontariatu. Trochę grzebiemy w różnego rodzaju rzeczach pośrednio wskazujących, badania kultury organizacyjnej, każda z naszych firm takie robi. One dają pośrednie dowody, ale to nie jest proste, aczkolwiek te rzeczy są niesamowicie ważne. Z kartą jest lepiej. Z kartą jest w tym sensie, genialnie. Że przejrzyściej. Z kartą jest genialnie, szczególnie, że żeśmy wspólnie ją wymyślili. To jest w ogóle... Zanim jeszcze to, ale no dobrze, pokontynuujmy ten wątek, następne pytanie w następnej rundzie, że tak powiem. Jeśli mogę, to myślę, że tak, to co powiedzieliśmy, bo każda z naszych tutaj reprezentowanych organizacji już ma za sobą spore doświadczenie w budowaniu wolontariatu pracowniczego. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zacząć od początku, to wracam do tych naszych początków. Na początku są ludzie, ich oddolna inicjatywa, oni chcą to robić, tak? I to jest grupa tych, którzy są inspiracją dla innych, więc ponieważ mamy tutaj, mówimy o wolontariacie pracowniczym, więc jest to relacja pracodawca i pracownik, tak? Która pozostaje jakby tłem do tego wszystkiego i myślę, że rolą pracodawcy jest dać przestrzeń, narzędzia, tak? I wsparcie tym, którzy zaczynają. Oni są takim naturalnym, tą iskrą zapalającą pozostałych, tak? I wiele zmian odbywa się w ten sposób, że zaczyna się od tej grupy zapaleńców, którzy uważają, że coś jest fajnego, coś jest słusznego do zrobienia. Tak? A co potem? I co potem, tak? No i właśnie te narzędzia, które pracodawca może dawać, są wielorakie, tak? U nas na przykład, na pewno fundament jest taki, że to musi być oczywiście zgodne z wartościami firmy reprezentowanej przez zarząd, tak? Bo jeżeli to jest na zasadzie jakiegoś tam, powiedzmy, listka figowego, tak? Czy coś, no to oczywiście ludzie ten fałsz oczywiście od razu rozczytają. Także to ten przykład idący z góry jest ważny. Natomiast te narzędzia na przykład wyrażają się w ten sposób. U nas jest znakomitą robotę, robią dodatkowe wolne godziny. Mamy 16 godzin dla każdego pracownika na wolontariat. Tak? I to jest każdemu pracownikowi taki, wcześniej mówiliśmy o 2 dniach urlopu dodatkowego na wolontariat, uzgodnionego oczywiście z przełożonym, natomiast ponieważ widzimy, że jest dużo niedużych inicjatyw, postanowiliśmy też otrzymując... Dni przetłumaczyć na godzinę raczej. Przetłumaczyć na godziny, tak, bo ja nie potrzebuję całego dnia, żeby się urwać z pracy i tam zrobić coś dobrego, dać, nie wiem, lekcje dzieciom w szkole z zakresu finansów, tylko po prostu wystarczy mi 2 godziny na przykład. I słuchanie tych wolontariuszy, poprawianie tego cały czas i wzajemny feedback, słuchanie się tą jakoś poprawia, tak? Także wartości jako fundament wspólny i słuchanie się nawzajem. Panie Michale. Absolutnie się zgadzam, tak? Jakby słuchanie i odpowiadanie na potrzeby, no to jest właśnie ta idea, w ogóle idea wolontariatu, tak? To jest odpowiadanie na pewne potrzeby, które są, tak? Więc tak samo rozwijanie programu w firmie, to jest wsłuchiwanie się w głos oczywiście tych osób, które chcą robić coś dobrego, tych osób, które często właśnie chcą się angażować nie tylko w duże, spektakularne akcje, ale w mniejsze, w lokalnych miejscach. Stąd też na przykład w naszej firmie oprócz dni tego, że dajemy również dzień wolny, to też zainicjowaliśmy taki program lokalnych wolontariuszy, dając też ludziom możliwość rozwoju i stawania się takimi lokalnymi ambasadorami wolontariatu, tak? Bo też słuchając, rozmawiając o tym, widzieliśmy, że jest grupa osób, które chcą się angażować, ale nie do końca wiedzą, jak to zrobić, jak mogą zaangażować kolejny, bo to też wierzę w to, że jest idea, która powinna zaangażować kolejne osoby, więc to jest bardzo ważne. Dobrze, że pan to powiedział, bo właśnie, bo tu mamy relację pracownicy
ze zarząd, prezesi, czy ci, którzy tę architekturę układają, a zobaczmy w drugą stronę, znaczy, albo horyzontalnie, czy w kontakcie, jeżeli macie takie, a z pewnością macie takie kontakty z innymi liderami biznesu, nie wiem, z innymi prezesami, prezeskami, którzy jeszcze nie odkryli tego, co my odkrywamy dzisiaj w tej książce i na tej konferencji, czyli wolontariatu, to powiedzcie, czy w rozmowach z nimi, czy to jest rzecz, którą oni, którą łatwo zarazić, takich prezesów, liderów, prezeski i tak dalej, różnych biznesów, czy jeszcze to traktują z podejrzliwością? Ja myślę, że dzisiaj to w ogóle wstyd się w towarzystwie przyznać, że się nie robi wolontariatu pracowniczego. A poważnie mówiąc, ja widzę, że ten temat na szczęście jest coraz mocniej omawiany. Wychodzi też i spontanicznie, i z racji tego typu właśnie wydarzeń jak, i projektów jak koalicja. Także ta masa krytyczna, o której Paweł mówił, ona rośnie faktycznie, tak? Dojrzewamy jako społeczeństwo, dojrzewamy jako pracodawcy, jako pracownicy również dojrzewamy. Już nie mamy do czynienia tylko z tą grupą gdzieś tam pączkującą paru zapaleńców, tak? Tylko to już idzie naprawdę w skalę, jeżeli to jest skala. Czyli koalicja będzie się rozrastać. Koalicja, oczywiście. Ja myślę, że koalicja to jest w ogóle słowo, które nam będzie towarzyszyć przez przyszły rok, w różnych przypadkach odmieniane, również jako koalicja liderów. Pro bono, tak? Ja też myślę, że niestety ostatnich lat wydarzenia, kiedy, tak jak tutaj powiedzieliśmy, no, Polacy mają taką tendencję do zrywów, one sprawiły, że wiele więcej osób niż zwyczajnie zaangażowało się w różnego rodzaju działania. Również firmy, tak? Firmy współpracowały, chciały razem pomóc, czy mówimy o kwestii pandemii, czy mówimy o sytuacji wojny w Ukrainie, tak? A jestem też przekonany, że jeżeli ktoś zasmakuje tego smaku pomagania, tego, że może zrobić pozytywny wpływ, może zrobić coś dobrego, to już potem nie trzeba go przekonywać do tego, żeby dalej to robił. No widzimy to nawet na podstawie naszych działań, tak jak tutaj było powiedziane, że są osoby, które nie tylko angażują się jednokrotnie. Najczęściej wolontariusz, który raz się zaangażuje w jakieś działania, oczywiście on znajduje te działania, które mu są najbliższe i najbardziej odpowiadają ten obszar, który chciałby działać, ale on angażuje się dalej, oni angażują się wielokrotnie. Większość inicjatyw mamy takich, gdzie mamy grupę osób, które chcą i które zapraszają kolejne osoby. Także wydaje mi się, że to będzie się rosło. A czy ten certyfikat to jest, który zresztą dzisiaj też będziemy przyznawać za chwilę w trakcie tej konferencji, jak on może mieć taką realną wartość, jakim argumentem może być dla zarządów firm, dla tych, którzy no po prostu podejmują decyzję. Certyfikat jest pochodną karty i rzeczy, które uznaliśmy za punkty odniesienia. On nie jest dawany za darmo, tu się musi coś wydarzyć poważnego. Ale ja chciałem przerwać na sekundę, bo mam taką cały czas myśl, która mi galopuje w głowie, że absolutnie chciałem powiedzieć, że to jest nieprawda, że tylko faceci mogą mówić o wolontariacie, nie? Bo tutaj siedzimy w takim gronie i czuję się trochę niezręcznie, a więc tak nie wiem, czy nie powinienem doprosić ileś pań natychmiast, ale to tylko taki na marginesie uwaga, dlatego że po prostu ja patrzę na nasze grono wolontariuszy. Ono jest genialnie kolorowe, złożone z różnych ludzi, których podstawowym mianownikiem ich łączących jest po prostu pasja pomagania ludziom. Jak mówimy o certyfikacie, on jest jednak jakąś formą formalnego potwierdzenia, że tak, że idziemy dobrą drogą, jeżeli chodzi o te podstawy, te fundamenty, o których rozmawialiśmy. Jeżeli my idziemy dobrą drogą, ci, którzy działają, to nie zawsze muszą być firmy, to są różne organizacje, no to do tego fundamentu można się zgłosić i zapytać, jak wy to robicie. Z natury rzeczy jesteśmy bardzo nastawieni na, tak jak wcześniej koleżanka mówiła tutaj w poprzednim panelu, nastawieni na dzielenie się tą wiedzą, umiejętnościami, tym, w jaki sposób to organizować, jak z tego czerpać przyjemność. A czy to jest ważne dla firm? Ja myślę, że to jest w ogóle już rzeczywiście niezręczna dyskusja, trochę jako o odrębnym temacie, dlatego że to się staje dla firm, które mają jakąś klasę i chcą funkcjonować na rynku, element normalnej rzeczywistości. Również część z powodu DNA, ESG? Tak, część. Czy to jest również z powodu... Ale też z powodu pracowników, którzy, wiecie, no, ja mam takie głębokie przekonanie, że ludzie w tej chwili przychodzą do danej firmy
nie tylko dla pracy, a być może coraz mniej dla pracy. Przychodzą po prostu do tego, żeby prezes dużej firmy. To mówi prezes dużej firmy. Nie, no tak niestety jest. Praca idzie, ale oprócz tego dzieje się życie, które jest po prostu dalece bardziej bogatsze po prostu. I to jest fajne obserwować. Ja zawsze mówię o tej liczbie 3000 wolontariuszy w Orange, bo w całej grupie Orange, która ma 150 tysięcy pracowników, my jesteśmy 9,5-tysięczną organizacją, tamtych wolontariuszy jest łącznie 8 tysięcy. Niby dużo, nie? Ale jak się mówi o 3 tysiącach w Polsce, to to robi wrażenie. No to jest solidny udział w tej... Plus trzeba jeszcze przemnożyć, żeby mieć liczbę zaangażowań, a nie tylko wolontariuszy. I tego jest 26 tysięcy godzin. Widzę, że liczby ma pan prezes opanowane. Zawsze. No dobrze, to jest godziny wolne dla pracowników w sprawie wolontariatu, dni wolne dla pracowników w sprawie wolontariatu. Aplikacje do koordynowania. Jakie jeszcze zachęty pracownikom w tej sprawie można dać i dajecie? Ja zauważyłem taką jedną rzecz wśród naszych wolontariuszy, która o tym się chyba dużo nie mówi. Ja nie zauważyłem też, żeby o tym się też pisało, ale nasi pracownicy to zauważyli, że wolontariat pracowniczy im oprócz tego, że warto to robić, to jeszcze do tego się opłaca. Dlatego, że kiedyś była taka możliwość, żeby pracownik z oddziału w Boguchwale koło Rzeszowa porozmawiał ze swoim dyrektorem, jak palił papierosy i wyszedł z nim na fajkę przed oddział. Z kolei wyszło z mody już. Tak, to już wyszło z mody, nie wypada nawet się, że tak powiem, tym chwalić specjalnie. Natomiast teraz, żeby porozmawiać sobie z prezesem, to nie ma jak lepszej metody, jak wziąć sobie worek i w rękawiczki i pójść z nim zbierać śmieci w lesie. Tak? I wolontariat pracowniczy pracownikom daje genialną widzialność i rozpoznawalność w organizacji. Niektórym faktycznie też na tym zależy. Niektórzy robią wolontariat, bo lubią, bo uważają, że warto i tego czynnika jakby nie biorą pod uwagę, ale to są ci, którzy do wolontariatu zapisują się jako pierwsi i jak otwieramy bazę rodzin Szlachetnej Paczki, to oni pierwszego dnia od razu zgłaszają się, że już to chcą brać. Natomiast mamy teraz już tą fazę kolejną wolontariatu pracowniczego, tych, którzy widzą, że tak, nie być tam to jest słabo, ale być to jest właśnie też ta metoda, że ja zostanę zauważony, bo oni też to rozumieją, że jak ta zasada pewna w biznesie mówi, if you act alone, you disappear alone. Więc... Ja myślę, że też to jest doskonała okazja dla wielu osób do takiego rozwoju, wykazania się zupełnie w nowej roli. Mamy takie sytuacje, kiedy osoby, które no nie pełnią w oddziale czy gdzieś funkcji menedżerskich, koordynacyjnych, organizacyjnych, chcą jednocześnie się zaangażować, chcą zrobić coś dobrego. No i stają się takimi automatycznymi liderami. Widząc to, też stworzyliśmy program, który daje, wyposaża ich w dodatkowe kompetencje, pomagamy im, jak to zrobić, bo czasem to jest tak, no ja chciałbym, czy chciałabym się zaangażować, no ale no ja jestem tutaj na jakiejś tam pozycji, będę zarządzał w tym projekcie, czy zarządzała moim dyrektorem, moimi innymi osobami, które gdzieś tam razem zaangażujemy do inicjatywy. I to jest fenomenalne, jak ludzie rosną i nagle sobie zdają sprawę, o kurczę, ja mogę mieć dużo większy wpływ, niż mi się wydawało, dzielą się tym i angażują. Więc to jest na pewno jedna z takich rzeczy, która jest niesamowita. I drugą rzecz, którą też robi bardzo dobrze u nas fundacja, to jest wskazanie, bo ludzie często mają taką chęć, potrzebę, zrobiłbym coś dobrego, ale do końca nie wiem, jak mogę to skanalizować, tak? I podpowiedzenie, jak możesz zacząć, gdzie możesz się zgłosić, jakie są ta sieć organizacji, którym możesz pomóc, to jest druga rzecz, którą możemy jako pracodawca i też jako organizatorzy wolontariatu robimy. Panowie, a jak sądzicie, jak to się rozwinie dalej? Bo rzeczywiście przez te lata, no to już Jacek przed chwilą opowiadał o tym, że to się i mentalnościowo zmieniło i to się stało modne i że nawet użyłeś określenia, że praca gdzieś tam na drugim planie, a zaangażowanie i życie na pierwszym to oczywiste. Ale jak to się może zmienić w najbliższym czasie, powiedzmy w najbliższych 10 latach? Czy chodzą wam po głowie takie wizje tego, jak ta sprawa wolontariatu może w przyszłości wyglądać przy wszystkich historiach, które do tego dojdą? Sztuczna inteligencja nam zacznie załatwiać różne problemy, będziemy być może mieli trochę więcej wolnego czasu. Czy to jeszcze nie mamy tego etapu myślenia, jak ta za dekadę, powiedzmy, będzie wyglądał problem wolontariatu, w którą stronę ten rozwój będzie szedł? Nie, wydaje mi się, że dwie rzeczy będą takie bardzo ważne. Ja patrzę na cały czas na te kule nieśnieżne, a jednak śnieżne bardzo. I wydaje mi się, że to jest tak, że tego typu inicjatywy, które robią liderzy, akademia, całe środowisko wolontariackie, one będą powodowały, że to będzie w centrum uwagi.
I na pewno nie tylko to, ale to będzie pomagało jakby w czyli innym będąc ojcami, założycielami tej inicjatywy, będziecie trendseterami w tym sensie, że ta koalicja być może będzie kształtować ten trend. Ja nie wiem, Grzesiek, czy ty nas do końca nie obrażasz, ale ja myślę, że generalnie rzecz biorąc to, co jest ważne, to żeby ludzie, którzy mają jakieś doświadczenia, organizowali się w tym, żeby przekazywać te doświadczenia innym i fajnie, że są ludzie jeszcze, którzy nas do tego organizują. Ja się z tego niesamowicie cieszę i ja dołączyłem do koalicji, powiedziałbym, z pewnym opóźnieniem w stosunku do ojców założycieli i od razu poczułem, że to jest ważne grono, tak, że to jest grono osób, które po prostu, którym na czymś zależy i to jest istotne. A druga rzecz to jest, patrząc od strony takiego human capitalowca, jakim jestem, to ja patrzę na to, że po prostu radykalnie zmienia się środowisko pracy, sposób, w jaki pracujemy. Jesteśmy bardziej lokalni też, bardzo często zostajemy w domach, praca hybrydowa, przechodzimy przez ulicę gdzieś tam i do biura bardzo często, do lokalnego, albo w ogóle nie przechodzimy, tylko zostajemy. W związku z tym w to wszystko wolontariat też się w jakiś sposób wpisuje. Z jednej strony jest bliżej, a z drugiej strony trochę jest to aktywność, która wyciąga ludzi też z domu. Szczerze powiedziawszy, oczywiście wolontariat to nie tylko wolontariat ten fizyczny w miejscu, to może być wolontariat online'owy na odległość, jest mnóstwo różnych aktywności, ale myślę, że wraz z ewolucją pracy będzie się zmieniało i to. Jasne, panie, już króciutko, bo będziemy musieli kończyć, panie Michale, przyszłość wolontariatu. Tak, ja myślę, znaczy zgadzam się z tym i też wolontariat daje takie możliwość realizacji dwóch potrzeb. Z jednej strony takiej przynależności, bo realizujemy go bardzo często wspólnie, w jakiejś grupie. No i też widać, że chcemy mieć wpływ, taki pozytywny wpływ i to jest coraz ważniejsze dla ludzi, a często w firmach robimy rzeczy abstrakcyjne, takie, które nie przekładają się wprost na coś takiego wymiernego, co możemy zrobić i być dumni, okej, zrobiłem, jestem zadowolony, dałem swoją jakąś taką cegiełkę i wierzę, że właśnie te potrzeby będziemy mogli też realizować właśnie w wolontariacie, czy w firmach, czy angażując się w działanie NGO-sów, robiąc coś dobrego, spełniając siebie i tak naprawdę korzyści są, to jest takie win-win typowe. I ostatnie słowo do pana Andrzeja będzie należeć. Ja chciałbym, żeby wolontariat, jak będzie się rozwijał, żeby nie stracił na tym swojej spontaniczności, na tym, co go cechuje, czyli radość, dawanie, niesienia pomocy, dzielenia się swoimi zasobami, żebyśmy też nie przesadzili z tym zinstytucjonalizowaniem wolontariatu, żeby nie pozbawić go tej cechy, tak, żeby nadal pozostało to aplikacja i pomysł na śledzenie KPI-ów jest super, natomiast z tyłu głowy też taki diabełek mi się odzywa, uwaga, uwaga, żeby nie było to kolejnym narzędziem represji gdzieś tam dla pracowników z kolei. Także róbmy to z radością, fajnie, róbmy to wspólnie. A jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą, to faktycznie koalicja liderzy, może i liderki pro bono, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jest tutaj liderka naszego wolontariatu na sali, Marysia. Marysiu, pokaż się, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak się robi wolontariat. O, tam z tyłu skromnie usiadła. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.